Wakacje się kończą, jeszcze tylko jeden tydzień i trzeba będzie wracać do szkoły. Do szkoły, w której panuje chaos nieprawdopodobny, zafundowany przez panią Nowacką, przez panią Lubnauer i przez panią Muchę. O tym będziemy mówić w tym podsumowaniu tygodnia, w zasadzie więcej niż tygodnia, bo wracamy do naszych cotygodniowych podsumowań z uwagi na to, że rozpoczynamy już regularny sezon polityczny. Będziemy mówić o wściekłym ataku koalicji 13 grudnia na nasze środowiska, o modzie na stawianie zarzutów zorganizowanej grupy przestępczej. Będziemy mówić o jednak również tych, którzy stoją na czele zespołu do spraw rozliczeń powołanych przez Platformę Obywatelską. Mowa tu o niejakim pani Romanie Giertychu i jego wizycie w prokuraturze w Lublinie. Będziemy mówić o wiceministrze sprawiedliwości, który pojechał wakacje za nasze. Będziemy mówić także o skandalicznym dorobku Orlenu w ciągu ostatniego półrocza, wielokrotnie mniejszym zysku niż jeszcze rok temu dokładnie, kiedy Orlenem zarządzał Daniel Obajtek. Będziemy mówić także o świecie, o tym, co się dzieje w Ameryce, o pojedynku Donald Trump-Kamala Harris, o wojnie na Ukrainie, wojnie także w Rosji, bo przecież mamy tutaj już wejście wojsk ukraińskich do Rosji, o balonach, które latają gdzieś, wlatują gdzieś w naszą przestrzeń powietrzną. Wszystko to w tym podsumowaniu więcej niż tygodnia. Serdecznie zapraszam. To już końcówka tegorocznych wakacji, bardzo pięknych, słonecznych, z pięknym latem w Polsce. Oczywiście również z kataklizmami, ale nie takimi, jakie bywały w przeszłości. Można nawet powiedzieć, że to nie były kataklizmy, tylko po prostu pewne anomalia, które w Polsce się zdarzają. Piękne lato dobiega końca, czas wracać do szkoły. A w szkole co? A w szkole chaos. Nie wiadomo, z jakich podręczników się uczyć. Czy rodzice mają kupować dzieciom nowy podręcznik z uwagi na zmiany w podstawie programowej, czy też nie muszą tego robić? Co z religią? Co z pracą dla katechetów? Wszystko to zafundowała nam pani Lubnauer, pani Nowacka i pani Mucha, wprowadzając agendę lewacką do szkół. Jednocześnie brak inwestycji w szkołach, brak programów, z których samorządowcy, a także podmioty prowadzące szkoły niepubliczne bądź publiczne niesamorządowe, nie mogą już czerpać takich środków jak do tej pory na inwestycje bardzo potrzebne w szkołach. Rok bez laptopów dla uczniów, bo nie ma na to pieniędzy, kwestionuje się w ogóle zasadność przekazywania tego rodzaju sprzętu dzieciom. Religia w szkole przeszkadza, ale nie tylko religia, także etyka przeszkadza pani Nowackiej. Pani Nowacka, wbrew prawu, dlatego przygotowujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, przygotowała rozporządzenie i wprowadziła je w życie, rozporządzenie, w którym niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z konkordatem chce ograniczyć wartość religii i etyki. Mianowicie powoduje w tym rozporządzeniu, że ocena z przedmiotu religia i ocena z przedmiotu etyka nie będą liczyły się do średniej. Co zatem mówi pani Nowacka, Lubnauer i Mucha uczniom? Po co wam chodzić na religię, na etykę, skoro i tak ta ocena nie będzie się liczyć do średniej? To przystąpcie lepiej do tych, którzy już nie chodzą, bo to nie ma sensu chodzić na przedmioty, które nauczają systemu wartości, uczą, jak rozróżnić dobro od zła, uczą mądrości. Są zatem te panie przeciwko mądrości uczniów. Dodatkowo w tym rozporządzeniu próbuje się wprowadzić zasady, zgodnie z którymi religia, nawet jeśli będzie nauczana, to w różnych grupach wiekowych. Można będzie łączyć te klasy po to, żeby znów zdegradować wartość nauczania religii, zrobić chaos w podstawach programowych religii. Komu przeszkadza religia? Marksistom, neomarksistom, komunistom. Jest to typowa agenda komunistyczna wprowadzana na siłę przez panią Nowacką, panią Lubnauer i panią Muchę. Te panie zapomniały, że jednak większość Polaków chce, żeby ich dzieci chodziły na religię, bo podpisuje takie oświadczenia, że wielu młodych ludzi gromadzi się wokół religii, gromadzi się wokół wartości, gromadzi się wokół chrześcijaństwa. Przykładem niech będzie spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej, już po raz dwunasty, pod namiotami. Około 1000 młodych ludzi przebywa właśnie w tym momencie w Garbowie i będzie to trwało jeszcze do niedzieli na wspólnej modlitwie, na wspólnej zabawie, na rozmowach, na edukacji, na dyskusjach na tematy najważniejsze, fundamentalne. Przeszkadza to wam, panie Nowacka, Lubnauer, Mucha? Spójrzmy na te obrazki z właśnie Garbowa, ze spotkania młodych archidiecezji lubelskiej. Wszyscy, którzy są po raz kolejny, wiedzą, że potrwa to tylko 2 godziny i się rozejdziemy.
Nie będzie tak źle. Króciutko, to, co jest piękne, jest przed nami. Wy jesteście piękni. Jak jest taki filozof niemiecki, już w bardzo podeszłym wieku, żeby mówić najdelikatniej, ateista. Taki z krwi i kości, trzymający się ateizmu do końca swoich dni, a jednak stwierdza wprost, że nikt nigdy w dziejach świata nie wymyślił żadnej idei, żadnej ideologii, żadnego systemu, dającego więcej nadziei i optymizmu w życiu i pod koniec życia jak chrześcijaństwo. Więc wybieracie bardzo dobrą drogę. Drogę optymizmu, wielkiej nadziei i radości. Dlatego to, co jest najpiękniejsze w Smalu, to jesteście wy, którzy tu przyjeżdżacie. Kościół, jak wiecie, poddawany jest od zawsze, od 2000 lat ponad, zawsze jakiemuś bombardowaniu. Siły złe zawsze coś chcą wytknąć Kościołowi. Pewnie, że są tam rzeczy do wytknięcia również. No ale nie one są najważniejsze. Najważniejsze jest to piękno Kościoła. Wy dzisiaj tutaj w Garbowie po raz kolejny udowadniacie, że pomimo tych wszystkich ataków i bomb, które spadają na Kościół od 2000 lat, Kościół pozostaje młody i za to wam bardzo serdecznie dziękujemy. Dobrego pobytu przez kolejne 5 dni w Garbowie. Tym paniom przeszkadzają również inwestycje w oświacie. Twierdzą te panie, że one są zupełnie niepotrzebne, że nie służą, że trzeba cofać te pieniądze. Ostatnio usłyszałem, że również jedna ze szkół katolickich w Warszawie, pomimo otrzymania grantu z Ministerstwa Edukacji, pomimo wykorzystania tego grantu całkowicie zgodnie z umową, rozliczenia i przyjęcia tego rozliczenia dzisiaj otrzymuje wezwanie do zwrotu tych środków. To jest dewastacja, to jest dewastowanie polskiego systemu edukacji. Dodatkowo do tego systemu polskiej edukacji wpuszcza się absurdalny podręcznik polsko-niemiecki o historii. Nasza Europa, czy wspólna Europa, unsere Geschichte. To są rzeczy skandaliczne, niebywałe. Poddaje się w tym podręczniku politykę historyczną państwa polskiego, polityce historycznej państwa niemieckiego. Państwa, które od 80 blisko lat, 70 paru lat, sukcesywnie wybiela się z win II wojny światowej i nie chce już więcej dyskusji na temat tego, że nie ma porównania pomiędzy bombardowania Drezna i cierpienia ludzi, którzy rzeczywiście cierpieli w wyniku bombardowania, ale bombardowania, które miało na celu wyzwolenie Europy i zakończenie wojny, nie ma porównania z Auschwitz, z obozami śmierci, z wymordowaniem w sposób bestialski 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ze zniszczeniem wielu miast, wsi, w tym naszej stolicy Warszawy. To natomiast znajduje się w tym polsko-niemieckim podręczniku, który promuje się dzisiaj w polskich szkołach. Krótko, bo zaledwie 9 miesięcy, a liczba szkód w polskich szkołach przeogromna. Brak inwestycji w dzieci, likwidacja programów takich jak Poznaj Polskę, próba zredukowania całkowicie do zera religii w polskich szkołach, występowanie przeciwko chrześcijanom i katolikom w Polsce, wielka, wielka dewastacja polskiej edukacji. Czas na zakończenie tych rządów. W koalicji 13 grudnia i rządzie Donalda Tuska trwają kłótnie, spory, trwa wyszydzanie PSL-u za to, że chce prowadzić wychowanie patriotyczne, że sprzeciwił się PSL depenalizacji pomocy w aborcji, nielegalnej aborcji. Nie dzieje się nic, co byłoby rzeczywiście przedmiotem zainteresowania społeczeństwa. Trwają podwyżki cen energii, ciepła, są redukcje 14 emerytury, ograniczenie liczby osób, które tę emeryturę mają otrzymać, ponieważ nic nie mogą zaoferować ci z 13 grudnia, z koalicji 13 grudnia społeczeństwu, więc w zamian robią igrzyska. Na czym polegają igrzyska? Ano, wzywa się ministrów rządu Tuska i w świetle kamer podpisują porozumienia, że będą wykonywać przepisy prawa. No, bo czy nie jest takim porozumienie w sprawie ewentualnego ściągania środków tych, które są nienależne albo są nienależycie wykonywane? Przecież to jest obowiązkiem każdego ministra, bez porozumienia. Robi się porozumienie między Ministerstwem Edukacji i CBA. Czyż nie jest ustawowym obowiązkiem CBA ściganie ewentualnie tych, którzy zawinili i przekroczyli prawo?
trzeba porozumienia specjalnego między ministerstwem i CBA. To są igrzyska dla tych, którzy chcą te igrzyska oglądać, ale nic z nich całkowicie nie wynika. Serwuje się kolejny odcinek stawiania zarzutów zorganizowanej grupy przestępczej. To jest taka moda. Zorganizowana grupa przestępcza. Tak, byliśmy zorganizowani, tylko nie popełnialiśmy przestępstw, a rozwijaliśmy ten kraj na skalę niespotykającą, z inwestycjami chociażby w oświacie, na skalę 15 miliardów złotych. Dziś samorządy ani podmioty prowadzące szkoły nie mają w ogóle dostępu do tego rodzaju środków. Przy tym wszystkim, oczywiście na czele grupy do spraw rozliczeń stoi kto? Stoi osoba postawiona tam przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, która 6 sierpnia łaskawie ostatecznie po kilku latach stawiła się w prokuraturze. W prokuraturze, która prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez jedną osobę 72 milionów złotych. 72 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy w wysokości 5 milionów złotych. Przywłaszczenie 72 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy 5 milionów złotych. Ta osoba, kiedy te zarzuty zostały jej postawione, zemdlała nagle kilka lat temu i w karetce wyjechała do szpitala, a później ze szpitala prosto za granicę przez kilka lat. Nieuchwytny dla prokuratury, jakby bojący się tego, co jest mu zarzucane. Nie ma aktu oskarżenia, ale jest pod zarzutami, jak stwierdza prokuratura lubelska, człowiek, który stoi na czele zespołu do spraw rozliczeń, NAS. O kim mowa? O wspaniałym Romanie Giertychu, wszechwiedzącym i zabierającym głos w każdej sprawie. Romanie Giertychu, który postanowił również napluć na Radio Maryja, na rodzinę Radia Maryja, dzięki której to rodzinie Radia Maryja przed laty Giertych w ogóle wszedł do życia publicznego. Nie byłoby Romana Giertycha jako osoby w życiu publicznym, nie byłoby Romana Giertycha jako polityka, gdyby nie wsparcie całej rodziny Radia Maryja i Radia Maryja, w tym ojca dyrektora. Dziś postanowił opluć zemsty z nienawiści. I ten sam człowiek, który ma rzeczywiście problemy polegające na tym, że toczy się śledztwo przedłużone do 2025 roku, powtórzmy raz jeszcze, w sprawie przywłaszczenia 72 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy w wysokości 5 milionów złotych, ten sam człowiek ostatecznie łaskawie stawił się w prokuraturze 6 sierpnia, ale nie poddał się czynnościom prokuratorskim. Panie Romanie, jak pan jest niewinny, dlaczego pan nie pozwala normalnie pracować prokuratorom? Przecież to można pokazać, że się jest niewinnym, a nie stosować cały czas kruczki prawne, uniki, tylko po to, żeby dalej siać nienawiść, żeby dalej pluć na środowiska, z których pan wyrastał, żeby opluwać radio katolickie, które od 33 lat czyni wielkie dobro w Polsce, żeby dyskutować na temat konkordatu w sposób absurdalny. Otóż ten sam pan Roman Giertych, zobaczcie państwo na ten jego wpis, twierdzi, że wtrącanie się do polityki, w sensie zabierania głosu w sprawach państwowych przez jakikolwiek podmiot, którego właścicielem jest Kościół, a który tworzą również ludzie świeccy, tacy jak na przykład ja, człowiek, obywatel wierzący, tych ludzi wierzących obywateli, Cives Fideles, jest w Polsce, są w Polsce miliony. Czy oni nie mogą zabierać głosu w sprawach państwowych, bo jest to łamanie konkordatu? Otóż gdyby takie podejście do relacji państwo-kościół miały władze komunistyczne w latach 50., to błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, szanowni państwo, do końca życia nie wyszedłby z więzienia. Takie podejście do relacji państwo-kościół, dyskryminujące katolików, dyskryminujące chrześcijan, dyskryminujące jakichkolwiek ludzi wierzących, ma niejaki Roman Giertych. Prokuratura Regionalna w Lublinie wezwała na dzień 6 sierpnia 2024 roku w charakterze podejrzanego do stawiennictwa w prokuraturze Romana G. Stawił się na wezwanie, jednakże odmówił uczestnictwa w czynnościach z uwagi na fakt, że kwestionuje swój status podejrzanego w toczącym się śledztwie. Prawa podejrzanego są szerokie. Generalnie skorzystał z swoich uprawnień, przedstawia tego rodzaju stanowisko. W ocenie prokuratury regionalnej w Lublinie Roman G. ma status podejrzanego w toczącym się śledztwie. Czyli Roman G., bo tak stwierdza prokuratura regionalna w Lublinie, tak stwierdzają prokuratorzy w oficjalnym stanowisku, że pan Roman G. jest pod zarzutami, tylko nie dał sobie tych zarzutów
ogłosić, ale ma status podejrzanego w sprawie, czyli jest Romanem G. Oprócz tych pseudorozliczeń fundują jeszcze naciski polityczne na Państwową Komisję Wyborczą. Otóż ślą tam codziennie tony papieru, a z absurdalnymi sprawami, jak organizowanie pikników wojskowych tak, jakby obowiązkiem ministerstwa nie była promocja wojska, ślą tony papieru po to, żeby uniemożliwić Państwowej Komisji Wyborczej ostateczne wydanie decyzji w sprawie dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości, a także subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób tylko Prawo i Sprawiedliwość pod naciskami politycznymi właśnie Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia, Giertychów, Tusków, Brejzów, Szczerbów i innych Jońskich, pod tymi naciskami Państwa Komisja Wyborcza zwleka dalej z wydaniem tej decyzji. To powoduje pewne komplikacje w życiu naszego ugrupowania, ale zapewniam Państwa, na pewno nie spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło normalnie funkcjonować i na pewno nie spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło przeprowadzić normalnej kampanii wyborczej prezydenckiej, bo niebawem, pewnie w perspektywie kilkunastu tygodni, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ogłosi swojego kandydata na prezydenta i będzie prowadziła skuteczną kampanię wyborczą tak, aby najwyżej w drugiej turze wybór padł na kandydata Zjednoczonej Prawicy, bo to jest warunek utrzymania w Polsce systemu demokratycznego i praworządności. Gdyby wybory w przyszłym roku wygrał Tusk bądź Trzaskowski, mamy koniec demokracji i praworządności w Polsce. I dlatego chcą doprowadzić do tego, żeby pozbawić Prawo i Sprawiedliwość milionów złotych z budżetu państwa, bo temu służą te naciski na Państwową Komisję Wyborczą. Liczę, że Państwowa Komisja Wyborcza wyda rozstrzygnięcie 29 sierpnia i będzie to rozstrzygnięcie zgodne z prawem, a zgodnie z prawem Prawu i Sprawiedliwości ani dotacji, ani subwencji zabrać, ani obniżyć nie można. Podobno kradliśmy, Szanowni Państwo. Kradliśmy tyle, że się w głowie nie mieści. Tylko jak to jest możliwe, że kradliśmy tyle, że się w głowie nie mieści, a jednocześnie inwestowaliśmy tyle, że się w głowie nie mieści. I jednocześnie spółki, które podobno okradaliśmy, przynosiły gigantyczne zyski dla Skarbu Państwa, z czego można było inwestować, czy prowadzić sponsoring chociażby takich rzeczy jak wydarzenia sportowe, kulturalne, ale także dofinansowywać działalność szpitali. Oto Orlen jest tego najlepszym przykładem. Według ostatnich danych podanych oficjalnie przez Orlen, za dwa kwartały tego roku Orlen miał zysk netto w wysokości zaledwie 2,8 miliarda złotych. Niecałe 3 miliardy złotych. Niecałe 3 miliardy złotych. Zgadnijcie Państwo, ile ten sam Orlen, który podobno był wówczas okradany, rok temu dokładnie, kiedy zarządzał nim Daniel Obajtek, przynosił zysku dla Skarbu Państwa. Zysku dla państwa polskiego. Otóż zysk netto Orlenu w takim samym okresie, rok temu, kiedy podobno był ten Orlen okradany, wynosił ponad 15 miliardów złotych. Pięciokrotnie większy zysk wówczas, kiedy był Orlen okradany, pięciokrotnie niższy zysk, kiedy podobno Orlen okradany nie jest. Kochani, nie grajcie sobie, nie pogrywajcie sobie ze społeczeństwem polskim, tylko powiedzcie, gdzie są te pieniądze? Gdzie wsadziliście te miliardy złotych z Orlenu? Kto ma do nich dostęp? I dlaczego powtarzacie historię sprzed 2015 roku, kiedy wówczas, kiedy rządzicie, spółki Skarbu Państwa i dochodowość spada w ten sposób, jak PKP Cargo, które musi zwalniać ludzi. To jest skandal, o którym już ludzie wiedzą. Pięciokrotnie niższe zyski. Co za tym idzie? No za tym idzie na przykład koniec umowy sponsoringu dla szpitala powiatowego w Rykach. Otóż Fundacja Orlen podpisała ze szpitalem powiatowym w Rykach umowę na zasponsorowanie za 600 tysięcy złotych sprzętu potrzebnego w laboratorium, sprzętu potrzebnego do dezynfekcji, sprzętu niezbędnego dla działania tego szpitala za 600 tysięcy złotych. Oto co robi Orlen wówczas, kiedy nie ma zysku. Proszę bardzo, pismo z całkiem niedawna z tej samej Fundacji Orlen. Wycofują się z przekazywania pieniędzy na ten cel. Tak rządzi Koalicja 13 grudnia. Nie ma pieniędzy na żadne inwestycje. Pieniądze na drogi są ograniczone. Ten sam powiat rycki zamiast 70% dofinansowania ma już tylko 47% dofinansowanie i dużo mniej pieniędzy. Tak, taki jest zysk z wybrania uśmiechniętej Polski koalicji 13 grudnia. Wstyd. Trzeba skończyć te rządy. Tymczasem za oceanem w Stanach Zjednoczonych kampania wyborcza rozpędza się już na dobre. Nastąpiła zmiana kandydata. Joe Biden, który już nie bardzo wie, co mówi,
zrezygnował z kandydowania na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wskazał, tak jak zrobili to już ostatecznie także w ogóle demokraci, wskazał Kamalę Harris. Kamalę Harris, której poglądy są skrajnie lewackie, są skrajnie socjalistyczne, wręcz komunistyczne i nieodpowiedzialne. Kamalę Harris, która gdyby wygrała w Stanach Zjednoczonych, biada światu. Biada światu. Biada również nam, bo sytuacja, która jest dzisiaj w Europie, sytuacja, która jest dzisiaj na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ta eskalacja walk na Ukrainie, ale także wtargnięcie wojsk ukraińskich na obszar rosyjski. Ukraina ma do tego prawo, bo się broni przed atakami ze strony Rosji, powodują jednak, że sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. W tej sytuacji potrzebujemy normalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, normalnie zdroworozsądkowo myślącego, tak jak potrzebujemy także normalnego, zdroworozsądkowo myślącego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego musimy wybrać za rok w maju 2025 roku. Sytuacja jest bardzo napięta. Nam nie potrzeba ludzi, których komunistyczne, neomarksistowskie, lewackie myślenie prowadzi do skrajnie nieodpowiedzialnych decyzji. Ja chciałam jeszcze pana zapytać na koniec, czy pan byłby zadowolony, gdyby wybory w Stanach Zjednoczonych wygrała czarnoskóra kobieta, Kamala Harris? Nie ma znaczenia, czy byłaby to czarnoskóra, czy kobieta, czy mężczyzna, czy białoskóry, czy rudy, czy łysy. Dla mnie ma znaczenie, jakie ma poglądy i co to będzie miało, jakie to będzie miało znaczenie dla świata. Uważam, że zdecydowanie lepiej dla nas byłoby, gdyby wygrał je Donald Trump, który podoba mi się wizerunkowo dużo mniej niż Kamala Harris, ale jakie to ma znaczenie? No, takie ma znaczenie, że Kamala Harris teraz rośnie w sondażach i jednak to był chyba dobry ruch demokratów. Ale pani redaktor zaczęła od czarnoskórej kobiety. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest kobieta i czy czarnoskóra. Dla mnie znaczenie mają poglądy, które prezentują. Ostatnie pytanie. Czy PiS ma jakiś w zanadrzu pomysł na to, żeby wykonać taki manewr jak demokraci w Stanach Zjednoczonych, proponując panią Kamalę Harris i chyba wybijając trochę z rąk Donalda Trumpa jego główny atut w walce z demokratami, czyli głównym atutem Joe Bidena? Faktycznie, że dzisiaj zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o wiek kandydatów. Wcześniej to Donald Trump był młodszy, dzisiaj jest zdecydowanie starszy. Natomiast głównym atutem Donalda Trumpa będzie debata z panią Kamalą Harris. Jestem tutaj całkowicie spokojny co do zwycięstwa Donalda Trumpa. A jeśli chodzi o PiS, gwarantuję pani i szanownemu państwu, że przygotowujemy i kandydata, i kampanię wyborczą, która doprowadzi do zwycięstwa kandydata prawicy w maju przyszłego roku w wyborach prezydenckich, bo to jest gwarancja utrzymania w Polsce demokracji i praworządności. Zwycięstwo Tuska i Trzaskowskiego oznacza koniec demokracji w Polsce. W przyszłym tygodniu, proszę państwa, kolejne wydarzenia polityczne, na pewno niosące wielki ładunek emocji także politycznych. Będziemy je podsumowywać już od tego tygodnia, każdego tygodnia, znów w piątek wieczorem bądź w sobotę rano. Zapraszam do oglądania podsumowania tygodnia także już za tydzień.